Witam w tym dawnym, dawnym starym kiosku ruchu, zaadaptowanym na miejsce do upraw. Dojrzał pierwszy pomidor. Jest to zielony tygrys. Zielony tygr numer 12 w mojej prezentacji. Spójrzmy. Tak wysoko. To widać fazy przebarwiania się, dojrzewania. A na dole egzemplarze do zerwania. Czyli jak są dojrzałe, to przebarwiają się na żółtawy kolor. Na opakowaniu są zielone i rozkrojone. Tego jeszcze zostawię. Zielony tygrys. Chodźmy do innego miejsca. Tam też dojrzała chyba jedna sztuka. W drugim miejscu, gdzie pomidory rosną, zaraz przy wejściu rośnie również ten zielony tygrys. Tu jest znacznie więcej owoców. Krzak ma około 1,70 m. A tu jest napisane 1,20 do 1,50 wysokość. I zobaczcie, piękne. Jakie to zielone. Może się okaże, że przejrzałe. Czyli w tym dawnym kiosku ruchu taka barwa. A tu już inna. Miękkawy. Wspaniale, że udała się ta odmiana. Rok temu nie miałam tego szczęścia. Dobrze, zdjęcia zrobiłam. Tego jeszcze zostawię. I tak dalej, i tak dalej. O, tu już bardziej ciekawe barwy. Dobrze. Oto kolejne miejsce w doniczce, gdzie rośnie zielony tygrys. Jeden pomidorek ma ważyć 30-40 gram i mieć długości 4-5 cm. Zaraz zobaczymy. Największą sztukę. 31 gram. A może to nie była największa? 28. 24. 26, tak, 28, 7, już jak wszystkie to wszystkie, 24. I długość, czekajcie, bo mi to uciekło.
6 centymetrów i ciut nawet. Nieźle. 5 centymetrów. Zaraz zobaczymy w środku. 5 centymetrów. Odmiana średniowczesna jest napisane. Dojrzałość z żółtymi zabarwieniami. Dobra, czekajcie. Zobaczymy, co się kryje tu we wnętrzu. Ale zobaczcie, jak ładnie wnętrze jest ułożone. Taka topola. Tu jest pień. Rośnie. Lub brzoza. Kształt drzewa. Nie pachnie. Smakuje mi. Smakuje, faktycznie. Mógłby być znacznie słodszy, ale nie jest kwaskowy. A z odrobiną soli. Jak pomidorek. Nie jest kwaskowy, to jest najważniejsze. Myślę, że gdybym tą sztukę spróbowała, byłby jeszcze lepszy. Najbardziej dojrzały jest ten. Można wysiewać go. Nie pachnie jakoś tak pięknie, jak to pomidory. Ale też trzeba poczekać. Niech to jest dopiero pierwsza sztuka, pierwszy zbiór zielonego tygrysa. No, pozdrawiam.